Cześć, witam wszystkich serdecznie na moim kanale. Chciałbym Wam opowiedzieć troszeczkę więcej o plusach i minusach Zontesa 125, którego zakupiłem w tamtym roku w Krakowie w salonie na ulicy Konopnej 9, jeśli dobrze pamiętam adres. Także jeśli chcecie się zobaczyć i przymierzyć do niego, to serdecznie polecam. Znajduje się tam również serwis motocykli, więc nie będzie problemu, myślę, dogadać się o jakiś serwis gwarancyjny lub pogwarancyjny. Na obecną chwilę przebieg, który jest zrobiony wyłącznie i przeze mnie, to 678 km, więc myślę, że mogę już coś powiedzieć więcej na temat Zontesa. Teraz tak, jakie plusy? No, największy plus, wygląd. I to chyba nie ma nic do gadania, ale naprawdę robi to dużą robotę. Jak sami widzicie, no wygląda to konkretnie. Wiadomo, że to Chińczyk, ale fajny Chińczyk. Więc teraz tak, co zasługuje na plus? Na plus, tak jak wspomniałem, wygląd, oświetlenie LED-owe, które znajduje się na całym motocyklu, kierunki, podświetlanie, światła stopu. Oczywiście mamy podświetlanie również manetki. Mamy podświetlane, czytelny, jasny ekran. Skrzynia sześciobiegowa, manualna. Nie ma z nią jak na razie żadnego problemu. Tym bardziej ze znalezieniem biegu naturalnego. System ABS firmy Bosch. Proszę bardzo. Jest. Tył. Przód. Co więcej mogę powiedzieć? Do momentu docierania, no niestety jazda nie była zbyt przyjemna. Wiadomo, wszystko delikatnie chodzi, wszystko musi się rozruszać, dotrzeć ze sobą. Na obecną chwilę, przy tym przebiegu, już jest lepiej. Co do wydechu, na początku było tragicznie, bo był bardzo cichy, spokojny, w sumie go nie było słychać. Teraz możecie to posłuchać w sumie. Zaczyna to chodzić coraz lepiej. Nie ukrywam, że podczas obciążenia, czyli na jakimś tam biegu, dwójce, trójce, przy puszczaniu gazu zaczyna już delikatnie gadać, strzelać, także no jest coraz lepiej. Co mogę Wam jeszcze powiedzieć? Fajnym patentem jest to, że możemy sobie sami regulować, od jakiego momentu ma łapać sprzęgło, dokładnie manetka. Także proszę bardzo, jak i hamulca przedniego, tak i sprzęgła. Z minusów, które zauważyłem, nie wiem jak to będzie u innych. Natomiast tylne siedzenie, jak sami widzicie, raz się trzyma, raz się nie trzyma. Co jest najlepsze, jest otwierane elektronicznie. Nie wiem, czy to jakaś usterka tam jest elektroniczna, czy coś po prostu jest z uchwytem nie tak. Na pewno to będzie zgłaszane. Co więcej, może go zgaszę, będziemy troszeczkę lepiej słychać. Poczekajcie. Dobra, jestem z powrotem. Co mogę więcej powiedzieć? Tak jak wspomniałem, tylne siedzisko otwierane jest elektrycznie. Zobaczymy, co dalej z tego wszystkiego wyjdzie. Teraz tak, klapka od wlewu. Jak widzicie,